Steve! I've been waiting for you. Do you have good news? I do. Well, I finished customizing the Tacky device. So, you can now use Tacky's weapon and skills. Really? I didn't think that kind of thing would be possible. That's amazing, Lily. I'm sure Tacky would have been happy to see this. Good work. O! Nowe drzewko? Tryb tachionowy. Wyposaż pamiątkę po Tacky. Tachionowe ostrze. Co ty gadasz? Aby korzystać z jej potężnych umiejętności. Energia tachionowa jest ładowana podczas walki. Atakowanie i pokonywanie wrogów ładuje więcej energii tachionowej. Wciśnij... A, czyli taki szał. L1, znaczy L3, R3. Aby wejść w tryb tachionowy. Gdy energia tachionowa jest pełna. Ładowana jest podczas walki, normalnie. I to mamy chyba ostatni skill, ostatnie drzewko. Zużywa się z czasem po wejściu w tryb tachionowy lub podczas ataku wrogów. Aha. Tryb tachionowy kończy się, gdy energia wyczerpie lub po ponownym naciśnięciu. Mega. Coś takiego. Pamiętaj, że energia beta i energia szału nie ładują się w trybie tachionowym. Okej. Nie można wtedy zaburzyć równowagi przeciwnika. Co ty gadasz? Dobra. No i ostatnie drzewko. Dobra, no to jest... To szybko, nie? To teraz polecieli... Polecieli bardzo szybko, bo ostatnio był szał i od razu po tym... Tacky. Ale jaja. Ej, ale tu już mamy sporo odblokowane. Jakieś fale osądu. Czyli ona ma też jakby swoje skille później. Kurde, kto się tego nauczy? Po perfekcyjnym uniku. Po perfekcyjnym parowaniu. Aha, to jest dosyć podobne. Ale ogólnie spoko, dobra. To teraz pogadajmy o tym queście. No, any. Lily, preparations are complete. All right then, we're good to go. Would you mind bringing the patient here while I prepare for the process? I'll bring her right now. Whew. I did everything I could. It's not perfect. But the patient should be in much better shape now. Sue, are you there? I can feel you. Enya, are you all right? Enya. Yes, your hands. They're very warm. It's been so long. Enya. Eve. It's starting to come back to me. You helped me. I would like to repay your kindness, but I don't have anything to offer. The only thing I can do is sing. Your song is more than enough. Also, you should be thanking Lily, not me. She's the one who really saved you. Może nową piosenkę dostaniemy? To ja dostaję expa, to jest git. Złoto, miksturka, no. Punkciory. Dobra, gra gitara, tu co jeszcze jest? Tell me if you need anything. Nie. Aha, pulpit naprawczy tutaj mam, nie? O, teraz dopiero ulepszamy sobie broń 770. No, tutaj już całkiem. To by się bardzo przydało. 3 omnibolty. Kombinezony. Tutaj nic nowego nie ma, nie? Trzeba gdzieś kupić kolejne. Egzokręgosłup. No, też mamy jedno miejsce. Transuszału. Dronik. O, tu są dwa. To jeszcze dwa punkty. 44 koła mamy. Niezła rzeźnia. I teraz jeszcze te umiejętności Tacky.
Kurczę, ten tryb będzie ciekawy. Czyli to jest po perfekcyjnym parowaniu chcemy. Kontry osądu, ja cię kręcę. Przytrzymaj. Dobra. Kontra osądu, szybki manewr. Po perfekcyjnym uniku. Kurde, pamiętacie te wszystkie kombosy? Kontry osądu, tryb tachioniczny. A to jest przepływ. Takie ataki ma. Przytłoczenie. Lot nurkowy. Fala osądu. Dobra. Postawę obronną, aby automatycznie odpierać ataki wroga. Też ciekawe, nie? No tutaj w tym szale... W tym szaleństwie jest metoda pewnie. A tu? Po danej nasadce lub... Dobra, wezmę już to, bo cały czas mi to proponują za jeden. No to tak, tu mamy wszystko, chociaż nie, tu jest misja w toku. Sekretny schowek Legionów Eidos 7. Eidos 7 to nie jest u nas. Musimy na Eidos lecieć. Tak, czyli to jest tak... Tak pokazane na mapie jest krzywo, nie? Tak, dobra. Okej, okay, no to ciekawe, gdzie nas wyślę. Ave, Lily. I just realized we forgot about the legacy we retrieved at the Matrix. That's right! We left it in the tetrapod. I'll go and get it. Great. Let's check it out. I'm worried about what this one is going to be about. A, jeszcze zapis. No. Day 52, after the second dive. Fifth record. Legacy account Raven. I am the lone survivor. The truth. The truth always lets me down. I have gathered a good amount of information from the lab's records and the memories of Legion's soldiers. We've always followed the instructions of Mother Sphere to the letter. She was our guiding light, our salvation, our god. However, in truth, Mother Sphere was a powerful artificial intelligence created by mankind. In the distant past, there was an engineer named Raphael Marx. He was her creator. Mother Sphere brought great prosperity to mankind, but she seemed to have changed her mind upon the creation of Andro Eidos, her self-made counterpart. After seeing the limits of humanity and the potential of Andro Eidos, she decided there was no room to spare for mankind. Our god is not the god of humans. Then why? Why do we worship Mother Sphere? I don't know anymore. The more I learn, the more questions I'm left with. Everything puzzles me. No to mamy. To czego się obawiamy. Mother Sphere. A being that was created. With our own hands. But why would she want to destroy us? This information is full of errors. It's just not credible. Usually, things only exist because people make them. Like us. How dare you! That's blasphemy! Sacrilege! Right. Sorry. But the truth doesn't need to be kind. Only true. The grace of Mother Sphere is a fiction. At least for the humans left here. Maybe you too will come to feel this way. What? Lily, Adam. This isn't the whole story. We don't even know if this is true. Ah, yes.
You're right. We need more information. Adam, please take me to Abyss Lavoir. Are you ready to leave? All preparations are complete. Nie, nie, nie. Do Abyss Lavoir teraz nie lecimy, ale fajnie, bo czyli stworzyli takie SI, które się zbuntowało i chce zniszczyć ludzkość. No to to, czego się boimy na świecie, nie? Mega, mega. Super. Elegancko. Czyli tak, tu mamy mnóstwo zadań, tu jesteśmy, pustkowie i macierz. Czyli normalnie do macierzy można, ale to nie na pustkowie, Abyss Lavoir. Wiecie co, zrobimy teraz troszkę tego Eidosu. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jak tam wygląda sytuacja. I byśmy musieli tą wodę, nie? Ściągnąć. A, udaj się na ulicę cichą. Dobra, tu jest sekretna skrzynka. Aha, ja nie mam. Oj, serio? Nie mam tutaj mapy? A tutaj nie ma mapy, dobra. To co my tutaj mamy? Docierasz na cichą ulicę, wejście do biblioteki. Słowa Matki Sfery. Dobra, robimy po kolei. Przeszukaj bibliotekę. No to. Robimy wszystkie tutaj questy na Eidosie teraz. To była ta biblioteka, nie? No. Francis asked me to find the book of fate. I should look for it. Łowczyni Neytiba. Nie wiem co teraz, ale bardzo, bardzo jesteśmy mocni na tą lokację. A cover with a gold circle engraved on it. The Book of Faith. I used to read that all the time. Let's see. Kurde, ale powiem wam, że fajnie teraz się fabułka rozkręciła. Mamy intrygę z tą Matką Sferą. To wszystko kłamstwo. Zostaliśmy oszukani. To nie potwory nas zabijały, a Matka Sfera. Hmm? Ktokolwiek to czyta, niech słucha. Ja, Felix, niegdyś gorliwy wierny, ogłaszam. Matka Sfera jest fałszywym bóstwem i naszą zagładą. No, super. Mamy tą książkę, tak? Francisowi. Nie, na razie nie. Super. Dobrze, tu nie ma mapy, to jest ciekawe. Czyli to mamy tutaj. Na pustyni. Na pustkowiu. To też. Macierz, oko za oko. Udaj się do archiwum. Zalany sektor. Dobra, to to będzie wcześniej. Właśnie jak nie ma mapki, to musimy sobie w ten sposób to ogarnąć. I tu jeszcze będą małe rzeczy, nie? Otwórz kontener na pustkowiu. No musimy to ręcznie. A, i tu jest jeszcze cicha ulica. Kapsuła desantowa. Dobra, bo to jest tu blisko, nie? Dobra, to jest tu bliziutko. Robimy wszystko. Kurczę, powiem wam, że jednak wkręciłem się w te questy. Jednak nawet FedExy mnie interesują. Aha, i to jest to. Pamiętacie? To jest pierwsza skrzynka. Tu jest ten. A, nie dałem się. Ale jesteśmy znacznie mocniejsi. Oj, znacznie. Jednak czuć tą moc. Ja bym jeszcze tą taki później sprawdził, ale... Ale musimy sobie naładować. Tutaj widzicie, nad bukłakiem jest. No nie, no fajne są te questy. To jednak może nawet FedExy zrobimy na odcinkach. Zobaczymy. Zobaczymy. Możliwe, że tak. Aha, 1, 2, 2, 8. Bo nie są złe. O. Dobra, ostateczna nano część. No to są takie FedExiki, ale jak już tu jesteśmy na Eidosie, to czemu nie? Okej. Okay. Ależ tu mam nawyk tej mapki. Teraz tak. Archiwum i tu jest zalany sektor, a z tych małych
Pustkowie. Kapsuła desantowa. Gdzie ona by była? Tam gdzieś. Dobra. To chyba będzie wcześniej. No się widzimy, tak wiecie. Tu będziemy na tych pobocznych tak skakać. Po ważnych miejscach. Tak, dobra, jestem z tej strony, bo tu można... Dobra, bo tu można szybką podróż normalnie odbywać. I tam z tyłu się tepłem. Czyli to będzie... To będzie w tamtym miejscu. Dokładnie, system odwadniający. Dobra, to już wiemy. Dobra, to tutaj, nie? No, jedno z pierwszych rzeczy, które było zablokowane. No, to teraz nam troszkę lokacji odsłonili. Magazyn 77. Gdzieś tam jest. Aha, tu można na dół zejść? I patrzcie, dobra. Schodzę. Schodzę sobie na dół, nowa lokacja. To elegancko. Elegancko, co? W ogóle jakieś inne sekrety teraz można, tam jest wróg, skrzynka. No super. To powiem wam, że te poboczne niezłe są. Jak nam jeszcze odblokowują troszkę lokacji. Aha, ten jest jeszcze niżej. Kurde, jakie pomniki, tu jest fuzyjne potrzebne. Ostro, co? Ostro. Dobra, to działamy na Eidosie. Matka Sfera poczeka. Dobra, gdzie będzie ten magazyn? A, tu jeszcze są takie. Czy tu może być tyle sekretów, że szok? Ewentualnie szkoda, że nie ma mapki, bo tego nie można sobie później sprawdzić, ale... Patrzcie, jak to bije, nie? O, z takimi to mieliśmy problem, a teraz... Easy peasy. Okej, to jest gdzieś tu. Czyli ta cała woda tu zeszła. Tak, tutaj z tego miejsca. No i super. To coś jeszcze będzie niżej. Oj, tutaj wątpię, że mamy klucz. Jakieś żółtawe? Nie, to nie mamy. Właśnie one się zmieniają, nie? Kolory się wtedy zmieniają. To już zauważyłem. A ci kręcę, jeszcze na dół jest. O, ostateczny materiał. Let's go. Tu można potem na górę dziabnąć z powrotem. O, dawaj, dawaj. Omnibolta albo bukłak. Gdzie ty uciekasz? To będzie naprawdę długa giera. O, mamy kod. Zalany sektor komercyjny, to chyba tam. Tu sobie wszedłem, to będzie tu, co? Tak. Jest taka zielona, chociaż ciężko powiedzieć, ale tak, dobra. Patrzcie, jaki kodzik łatwy. Sam bym go wpisał. Metodą prób i błędów. No nie no, wątpię. Wątpię. Kurde, ile tych materiałów. To by trzeba zdobyć jakieś nowe ubrania, ale tu nie było. Tu nie było nigdzie do kupienia. To może na tej pustyni dopiero, nie? Albo jak na przykład na pustkowie byśmy poszli. Tam może jakiś handel by był. No i to naprawdę zrobili spore. Ale jak ktoś nie robi pobocznych, wydaje mi się, że większość gry tutaj opuści.
Tak jak sprawdzałem, to mniej więcej mamy tak połowę tej fabułki, jak się na... O, eliksir! Jak się na menusach wychodziło, to chyba 53% ostatnio. To jest jeszcze niżej. No. Ale no, tych pobocznych tu będzie więcej niż fabuły, to już widać. I ogólnie eksploracji, takiej dodatkowej. Tu nie trzeba przychodzić, ale... Ale jest spoko. Postać sobie dopakujemy. O kurde, powiem wam, że... Co to tak rozbudowali, że szok? Nie, 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 może tam byśmy skoczyli... Od razu... Ech. Byśmy se nabili energię, a tu nic. Powiem wam, że tego szału aż tak nie stosuję na takich zwykłych przeciwników. Będę miał na bossa fulla. Okej. Okay. Tu wszędzie może się, wiecie, jakiś taki egzokręgosłup albo coś nawinąć. Może być naprawdę wszystko. Ach. A tu też mam taki, nie? Tak, tu jest też taki podwójny. Może będę stosował. Magazyn 77. I tu jednak wszystko na dole. To może być mega ważne. Dobra, dawaj ten. Mówiłem, że nie używam szału, nie? Prawie bym je złapał. O, na przykład w takich miejscach by mogli dawać ulepszenia żyćka. Spokojnie. No, tym razem tutaj mało. No, tu jest pucha? Ej, może być pucha, no? Jest. Kurde. Trzeci level. Balet delikatnych bąbelków, ale mogłem sobie chyba odebrać jakąś pasywkę, nie? Czy to od razu działa? No muszę sprawdzić, jak tam będę. W Zionie. To też jest niezłe. No, dosyć szybko idzie. Nice. Let's go inside. To jest to? O czym ty gadasz, Lili? Nie świruj, mamy to. Oj, mam tryb taki. I can't believe it. Who would do something like this? Matka Sfera nazywa nas zdrajcami. Kurde, mają te kręgi pamięci. No, widzicie, jaka informacja ważna, jakie twisty. Pocięty, zraniony. Matka Sfera jest mądra i da nam zbawienie w obliczu zbliżającej się zagłady, dlatego będziemy wykonywać jej polecenia na ziemi, tak jak i w niebie. Powrócimy do kolonii. Nadejście anioła będzie zwiastować początek zbawienia. Powrócimy do kolonii, zostaniemy wynagrodzeni za utracone wspomnienia, otrzymamy nowe. Nie wolno wątpić w wolę Matki Sfery. Nie, to ona będzie głównym złolem. Ona nas ściga. Nie wiem, jak długo zdołamy tu przetrwać. A? Kurde. Ona chce wszystkich ludzi albo przerobić na Neytibę. To może nie ten dziad jest zły, tylko ta matka. My tylko wyswobodziliśmy się z więzienia kołyski. Nie jesteśmy zdrajcami. Ktoś musi o tym wiedzieć. No. To albo współpracuje z dziadem. Kto tu jeszcze? Może ten, tak? Współpracuje z dziadem. Aha, to tu jakoś. Jak ja się tu dostanę? Można tu jakoś skoczyć fajnie? Dobra. Albo współpracuje, albo mamy kreta.
Będziemy żyć w naszym małym sanktuarium z wiarą w sercach. Sprzeciwiamy się okropnym zasadom tego miasta. Jedyne, co mogę zrobić, to modlić się do matki, że ten spokój będzie trwać wiecznie. All those people. They were slaughtered. The surface of this cut. It looks to me like it was made with a polymer plasma cutter. This is the work of a master. It's so refined. So, is this the work of an angel? No. This isn't a weapon that we use. This seems to be the work of an elite soldier from Earth. I don't understand. A blade like this should be raised against enemies, not allies. I think I know one thing, though. This plaza was flooded on purpose. They did it to cover up a crime. Ah, I don't know. We don't have enough information. What do we do now? Well, at least we can retrieve the memory sticks from their remains. That is, if they aren't severely damaged. Kurde, a może Adaś jest rzeźnik? Udać się do Zionu? Nie. Dobra, mamy nanoczęści. Super, super. To teraz z tych misji wróć do Zionu. Mamy jeszcze... Udaj się do archiwum, tak. Idziemy do archiwum, proszę państwa. Ale sztosik, dobra. No tu jeśli coś jeszcze będzie, to przeeksploruję, ale chyba już wszystko. Bo tu i tak nie możemy pływać, tam jest jakiś dziad mały. Ale to raczej widzimy się już w archiwum. No. Jest git. Hall of Records. Didn't expect to come back here again. Let's go and check the door switch. I'll look into it. Let's see here. Organic civilization. Organic human. Huh? What? Uwaga, próbujesz uzyskać dostęp do zastrzeżonych dokumentów. Zawartość jest niedostępna z powodu doktryny Matki Sfery, a dostęp jest surowo wzbroniony. Każda dalsza próba uzyskania dostępu do tych będzie uznawana za atak na Matkę Sferę. Co? What's this? Mother Sphere? Doctrine? Just as I thought. Mother Sphere keeps many secrets. Oh. Let's go. There's nothing left for us to do here. Nic tu po nas? Dostarcz zdobyte informacje Lutherowi. Ale jaja. Dobra, to teraz sprawdźmy. No to ta Matka Sfera to jest rzeźnia jakaś. No to jest rzeźnia. Fajnie, tylko teraz musimy sprawdzić, czy tutaj nie mamy już zadań. Macierz, Wielka Pustynia. Składu oleju na pustkowiu. Sygnał alarmowy na pustkowiu, też nie. No to dobra. To tu jeszcze mi została jedna rzecz, kapsuła obfitości. No to tą kapsułę sobie ogarnę i wam przedstawię. Ona jest gdzieś tutaj. I zdobyłem sobie jeszcze jeden wzór na ubranko. Jak będziemy gdzieś tam już w naszej lokalizacji spokojnej, to sobie zrobimy. No to tą rzecz tutaj jeszcze tylko dziabnę i wracamy. Dobra, wiecie co? Tutaj mogłem sobie wytworzyć. Jesteśmy na kraterze. Takie wdzianko. Na pustkowie. I wiecie co? Pamiętacie ten krater? Tutaj jest kapsuła desantowa w Eidos. To jest ta, teraz możemy ją zbadać. Szok, nie? Earrings? Did they belong to Lily? Everything useful has been stripped already. Ej, to wiecie co? Do tablicy ogłoszeń. Dobra. Ja się udam. Ej, to jest fajne. Bo zrobiłem wszystko na Eidosie. Wszystkie zadanka i teraz będziemy mogli tutaj oddać. No, czyli Eidos mamy zrobione. Wróć do Zionu. Dobra, to ukończ. Kapsuła obfitości. Elegancko i ukończono. I jeszcze sekretny schowek Legionu. I mamy. Dobra, mamy. No to widzicie, FedExy nawet robię.
Znaczy ona nie ma tutaj jakiś czasem nowych kostiumów. O, co to jest? Informacje, wzory, wyprzedane. Nie, to tu nie będzie miała. Aktualizacja danych, dobra, to sobie kupię. Oaza. A. Hyperciągi. I had a good time. Let's leave it. Dobra, elegancko. Mamy te informacje. I teraz, czy ktoś tutaj chciał coś od nas? No tak, tutaj mamy. Aha, jest nawet oczywiście nowa misja. Dostać księgę wiary. No to sobie będziemy tak dziabać. Księga wiary. No bo tak najlepiej lokacjami, nie? Zawsze musimy się gdzieś tam wybrać. Oh, you made it back, and unharmed, it seems. It's a blessing from Mother. Did you come across the book my brother left? Yes, here it is. Oh, thank you. I haven't seen this in a while. Let's see. Huh? What is this? It was like this when I found it. But my brother was so faithful. The fact that he would do such a thing, I can't imagine it. But he couldn't. He wouldn't have done something like this. I wonder what happened. Well, I'll have to investigate. Also, please, I would be very grateful if you could not tell anyone else about this. Yes, I don't have anyone I could tell anyway. Mother Sphere. Mother, why must you continuously test my faith? Damn it. Z tą matką sferą to będą jaja. Dużo punkciorów, miksturka, złoto. Elegancko. Czyli najpierw sobie tu Zion ogarniemy. I to jeszcze jest jakaś nowa misja. Dobra, tam się widzimy. Aha, to tutaj. Patrzcie, ciąg dalszy. Enya, what is it? Eve. What's wrong? You're not singing like usual. Well, the thing is, it's Sue. He hasn't come here recently. I've also heard that he's seeing someone else. Do you think he will abandon me? I don't think Sue would do a thing like that. Please, don't worry. This might just be a misunderstanding. Where exactly did you hear this? I heard it from Beau, one of Sue's colleagues. Eve, I'm sorry to bother you with this, but I can't leave here because of my legs. Can you ask around for me and maybe find out what's going on? Okay, just hang on. There's no reason to be so anxious. Thank you very much. No, no, no. Pan Su się zabawia? Ja mu dam. Nie no, pewnie jakaś ważna sprawa, co? I ja to mogę rozwiązać w tym? O, porozmawiaj z Bo. Bo i Su. Ci to się rozumieją. Bez słów. What brings an angel here? I heard that you've been saying some strange things about Su. What? Oh, right. You probably heard that from Enya, didn't you? But I guess that's not that important. I haven't seen Sue at all for the past few days now. Sorry, Sue's abandoned his post. He's not the type to do something like that. That's exactly what I'm saying. I wonder what happened to him. I'll have to investigate these in the right order. Do you know who Sue was meeting up with without Enya's knowledge? I couldn't say for certain. They were far away. Ah, all right. This complicates things. No, to komplikuje sprawy. Znajdź kobietę powiązaną ze zniknięciem. Kobietę? Niedobrze. Wytrop klienta. Tu jest fabularka. Dostarcz informacje, fajnie.
To robimy to, a ten gdzie jest? Zobaczymy. I tak, tu mamy te wyglądy i jeszcze jest coś takiego. Nie, to... Idziemy wytropić klienta dziada. Tu jeszcze trzeba te suszarki i narzędzia dla fryzjera, nie? Aha, to jest gdzieś niżej. Bo to dopiero będzie tam chyba na pustkowiu. A to jest ta? It's the girl from before. Hey, Angel. The same man asked me to give you a present. Oh, he also said to tell you thanks a bunch. Wait. Can you tell me what he looked like? Where did he go? Huh? I don't know. He was tall. He had a mask, so I couldn't see his face. I don't have any idea where he went. Can I go now? Okay. Posłańca znalazł. Niedobrze. Who led us to the corpses? Did they want us to retrieve the bodies? Any guesses we can make right now are just guesses. Nothing more. I will discover the truth. I swear. Yes. We must. Okej, okay, tutaj klienta mamy na razie wytropionego. Ale to jeszcze będzie dalsza akcja, nie? Tak. No ale patrzcie, nadal mamy tyle zadań. Ja nie mogę z tego. No ale robimy, nie? Niestrudzenie. Dobra, ciebiemy teraz tu. I potem już będzie można się udać na to pustkowie. Witam, witam. Oh, Angel. Did you find the records about the organic humans? Everything was locked up tight, so I wasn't able to see the contents. It's a shame. Aha! So that's how it is, huh? This is fantastic. There really is something. Mark my words, I'll find the truth, even if it's the last thing I do. History cannot be tucked away in the shadows. Pewnie. Ale tu jakieś procenty, 65% mamy. Materiały. Jest złoto. No i teraz, proszę państwa, to my nie musimy szybkiej podróży jakiejś tutaj robić. I zobaczymy, jak wyjdziemy sobie na tą mapę, ile nam tu zadań będzie pokazywało, bo myślę, że teraz warto sobie to oczyścić. No i ewentualnie tego Matrixa, bo ten Matrix to tam jest jedna rzecz, nie? Ten misio tam w tej misji, powiedzmy, fabularnej, gdzie mieliśmy taką kanciapę, nie? Ludzi. I tam były te ołtarze. No i spoko. I teraz zobaczmy. No, nie jest źle. Nie jest źle. To musimy zrobić. Myślę, że warto sobie iść tam najpierw na to pustkowie, co? Czy tam złomowisko. Tak, to jest złomowisko. Dobra, to idziemy tu. Dobra, jestem już bardzo blisko. I wiecie co? Pokażę wam, jak wygląda ten atak taki. O kurde. Serio? To jest jakaś miazga. Ej, serio? Tyle mamy czasu? Patrzcie, jak wygląda w tym stroju. I jeszcze mamy umiejki. Ale heca. Nie no, mega. Dawaj. I tu jeszcze mamy za zabijanie wrogów troszkę, nie? Żyćka. Dobra. To jest git. I tutaj gdzieś... Mamy to pustkowie całe. Czy tam złomowisko. A, tu nie przejdziemy. No, ale to taki wygląda w ten sposób. Czyli wydaje mi się, że... tu nie przejdziemy. To może tu bym musiał dopiero. Złomowisko. Sygnał alarmowy. Dobra, zobaczymy. Spróbuję tu jeszcze jakoś wejść, ale... Wydaje mi się, że na razie będzie to zamknięte.
Ej, wiecie co? Tutaj jeszcze spróbuję. Ej, wskazówka jest. Wykorzystaj zawalony wiadukt. Tak. Ale tu mam walce. Kto ze mną walczy, ten? Kurde, jak mnie sklepał. Dobra, czyli tu sobie jakoś wejdziemy. Patrzcie. Tutaj, tym wiaduktem. Tak, ewidentnie. Chociaż, czy ja to będę miał otwarte? Nie. Tu jest jakaś skrzynka na kluczyk. Ale jaja. O, akrobatyka. Się kłania. I tu jakoś sobie wejdziemy do tego składu oleju. Prawdopodobnie. No, jestem. Nie jestem. This is the place, isn't it? I don't see any sentinels. They're supposed to be guarding the area. Where are they? I'm not sure. Let's look around. Dobra, zrobimy sobie tutaj skrócik już. Jakichś strażników. Kurde, nie będą chyba przyjaźni. A, albo nie żyją. Okej, okay, zapis W. Nic niezwykłego. O, Neytiba. Na górze, ty cholerny idioto, jest na górze. Okej. Okay. O, tam mamy jakieś pićko, żyćko. Is it being used to bait me? Okej, to jest bejcik. Jakiś towar na pustyni, no to... It's a trap! It's a trap! Nieźle. To tam jeszcze ktoś jest na górze. Będzie żyćko, czy teraz beta? O, rdzeń ciała. Kolejny. Gdzie jest ostatni? Aha, tutaj. Nie, tu będzie bitwa jak nic. I to sroga bitwa się zapowiada. O co chodzi? Co jest? Could this be the surveillance team that lost contact? They're completely mangled. Wait. Then where is the Neytiba? Gigas? Czy to ty? Pa, pa, pa. No to chodź. Będzie ciekawie. Kurde. Dawno z tobą nie walczyłem, Gigasie. Ale mam nowe umiejętności. Chciałbym tu wykorzystać te beczki, ale nie jest chętny. Aha, on to też rozwala, dobra. Kurde, ciężko się z nim porozumieć z chłopem. No, dziwny jest. Ale dobra, damy radę, tak czy tak. Muszę się tylko ogarnąć. Ej, mamy taki, dobra. Super. Tu jest taki atak. To jest kurdope. Ale tu szybciej po prostu ta energia schodzi, tak? Dobra. Rozwalaj te beczułki. Super.
Super, elegancko. Właśnie trochę bym sobie poparował tego dziada. No to staggeruje, fajnie. No, chciałem idealny unik, ale... Nie z nim te numery. On jest chyba mocniejszy niż w tej fabule. No, jest zdecydowanie mocniejszy. Już może mi się wydaje. Dobra, dawaj te, bo tego mamy pełno. Może jest taki sam. No bo po prostu na ten poziom troszkę wyżej poszedł. Gigas! Nie rób jaj. Aha, po prostu tak ginie. Ave, are you all right? I'm fine. Is this a subspecies of what we encountered in 807? What's it doing here? Looks like it caught the sentinels in an ambush. I hate to deliver bad news, but I'll have to tell him. Zwiększa moc ataku na określony czas. Uszkodzony rdzeń broni. Ale jaja. Ej, mega sztos, nie? To normalnie gigas jest. Dobra, to sobie później to oddamy. Porozmawiaj z Hugh. Hugh Jackman. I co tu jest? Właśnie ten taki. Siła ataku po zabiciu wroga, czas trwania 10 sekund. Aha. To na eksplorację. I my dostajemy więcej tego expa tutaj, nie? O 15%. Fajnie. Dobra, tu myślę, że zgodnie z tą mapą ciśniemy. Złomowisko. No to może być coś ciekawego jeszcze. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia.